Siemaszko, z tej strony Mitrok, zapraszam was przesrdecznie kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy po raz kolejny w Bramble The Mountain King. W poprzednim odcinku udało nam się przejść kawałeczek gry. Ciężko nawet powiedzieć, co zrobiliśmy, ale jesteśmy aktualnie w jakiejś... Aha, muszę trzymać prawym. W jakiejś podejrzanej jaskini, do której się dostaliśmy poprzez opętani najpewniej piosenką. Coś nam przygrało na lutni najpewniej i znaleźliśmy się tutaj. Chyba to był kolejny troll, tak mi się wydaje. Nie doskoczę chyba. Co ja miałbym tutaj zrobić? Na klatkę nie wskoczymy najpewniej. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jakbym spróbował? Aha! Czyli mój błąd, że zinterpretowałem. Myślę, że jak jest zamknięta, to nie zrobimy nic. Czyli na górę. Aha, czyli teraz stoi to gdzieś dalej. Trochę się zaczynam bać, chociaż ten nietoperek był taki akurat mały. Więc ciekawa jest ta skala postaci niby. No nie wyglądają jakieś takie wybitnie duże, a inne zwierzęta były naprawdę przeogromne. Tylko nie zawaliło i będzie świetnie, bo musimy tędy do góry się dostać. Nie za szybko. Myślę, że to od razu się zawali. Tylko ciekawe teraz, gdzie będziemy. Tutaj, to na luzie. Czemu to samo nie chce się zawalić? Chyba, że muszę tak jakby zbejtować swój skok. Myślałem, że się odbijemy. W sumie nie patrzyłem, że trzymam prawo, to jest dość jasno. I tak nie musimy używać tego naszego, nie wiem, ognika, świetlika, bardziej... O! Ogień? Czy wiatr? Ciężko interpretować, bo nasza lektorka nic nie mówi. A szkoda, bo fajnie się to oglądało. To jak taka bajka. Z
Syren raczej nie ma, więc to musi być jakaś... Nie, nimfy chyba też nie było. A jednak... Nie mamy gdzie się schować za bardzo. Nie wyjdziemy na to? Widziałem tam brzegu, kurczę. Powtóreczka. A za pierwszym wysiadłem. Fajne to było. A to jakaś inna tam teraz siedzi? Tutaj była jeszcze skałka do ukrycia się. Ja myślałem, że cały czas może to przespeedrunować. Teraz będzie chyba walić zaraz. Skałką się schować, ale te śmierci naprawdę bolą. Tak, powinienem kucnąć tutaj? Nie przesłoniło mnie to niby? Aha. Oj, uderz. Była skałka, nie widziałem, mi się slało z tłem. Czy ja nie stałem tam obok? O kurczę, co to jest? No walnij teraz.
przebiec od razu? Bo mogę to niby metodą prób i błędów. Chyba, że poczekać na te dwa, aż się pojawią kamyki. Na lód, niż na czym tam grała, to akurat ładne to było. Myślę, że to był normalny soundtrack z gry, a się okazało, że jednak nie. Tylko przeciwnik. Mam świecidełko. In his past life, Necklin was a simple man that loved playing his violin. But the village did not appreciate his talent. People would frequently bully him, and the only soul that did not was a girl that Necklin fell in love with. One day, the bullying and beatings became so severe that Necklin's anger finally overtook him. He marched into the village, playing forbidden melodies that made everyone dance until their flesh and bone got worn down. They eventually died, leaving behind shuffling corpses, still trying to dance to Necklin's melodies. His love was not spared death either. Devastated, Necklin left the town and lived by the lake, drowning in his sorrow, where he still lures people with his deadly music. Aha. O to z nim chodziło. Czy takie opowieści były też w przypadku poprzednich troli i tak dalej? Jeżeli tak, to niestety je pominąłem. A taki system fajny. Zamiast takiego normalnego wpisu w pokoju Wikipedii na tabulatorze czy innym przycisku, to coś takiego według mnie fajne. Dlatego też trzyma się w konwencji tak jakby opowieści z początku samej gry, którą oglądaliśmy, którą matka niby opowiadała nam przed snem. Tym sterować troszkę. Drift. Ale to mnie ściąga do tego. Co jest? Miałem coś kliknąć, czy tak miało być?
Czyli znowu wracamy do początku. Tylko już jest mniej kolorowy. Gdzie są przy tym wszystkim nasi rodzice? Czemu tak sami wybiegliśmy? Dalej nie mam pojęcia. Closer and closer. Felt as if a darkness took hold of his heart and filled it with fear. Coś źle robię tak. Oby jednak, nie? Tuva was a light in the darkness. She had filled his heart with courage and the stone with her radiance. The bramble covers all where darkness has taken hold, Tuva said. Follow the light. You will find what you are searching for within the mountain. Chyba świeci tak samo, albo chodzi o to, że musimy podejść najpierw do jakiegoś obiektu, wtedy coś się zmienia. A, to jest atak. Czyli miałem rację. Thank you.
jeszcze nic dobrego sobie nie czeka. Chociaż już jest światło. Niby mamy dzień, strole powinny już skamienieć. I to jest akurat fakt, bo pamiętam, że taki film na Netflixie, albo serial, który właśnie też tam przywinął taką ciekawostkę, że w dzień trolle stawał się kamieniem. Łowce troli? Coś takiego? Czekamy, bo musimy podejść do tego jednego po lewo kwiatka i go zniszczyć jeszcze. Fajnym, muszę przyznać, ale my musimy dojść do tego trolla. Czy tamtego giganta, nie, giganta bardziej. Tego kamiennego, co tam ostatnio nam pomógł. Once a peaceful kingdom with a great king. Now, his image embodied the darkness that had drowned the world in bramble. Nawet nie mogę tego dotknąć. Myślałem, że to jest tylko taka animacja, która nic złego nam nie powinna zrobić. Ale jakby jest nic z tego, co widzę w środku. Te ciernie oplatają bardziej boki. Laemus would always look after his only friend. Olle felt a chill as he saw the warnings for desperate mothers carrying their infants. They pleaded with them not to carry out the unspeakable acts they had set their minds to.
się nie przedostanę chyba. Co ja miałbym tutaj zrobić? Aha. No właśnie. Ja przynajmniej tak się pospieszyłem, bo myślę, że to będzie proste. Musimy tą belkę zrzucić. To akurat jest łatwe do domyślenia się, ale musimy wyjść na górę. Jak my jesteśmy tacy mali, a wszystko jest zajebiście duże, to jak musiały te drzewa wyglądać? Nie mam pojęcia. Boję się. To żyje jeszcze. Chyba będzie trzeba się kryć w trawie. Fajne wykorzystanie dwóch klawiszy. Już słychać jakieś szepty. Tak mi się to nie podoba. To chyba duchy dzieci, które tutaj zawędrowały, chociaż przez oczy myślę, że to są może ogry albo trolle, one też miały takie białe. Zatem przeskoczę takie małe kładki. To co ja mógłbym tutaj zrobić? Zaraz zobaczymy, bo to mi się nie podoba. Albo musiałbym coś tam podłożyć może, albo nie mam na razie pomysłu. No bo tak, muszę iść na pewno tędy. Aha. Musiałbym od innej strony to zniszczyć. Tylko teraz pytanie, od której? Wydaje mi się, że najpewniej będzie trzeba iść tędy i może łódką popłynąć. Chociaż też tak nie do końca. A jak ja mógłbym to zniszczyć? Na razie pojęcia, a jakbym spróbował się wspiąć na... Na to dam radę się wspiąć? To jest sieć rybacka. Myślałem, że to jest kompletnie co innego.
Teraz mielibyśmy przejście. Tutaj jeszcze to. Na padzie to będzie wyglądało tak, że trzeba gałką kręcić tak po bokach. Tutaj już chyba niżej. A właśnie niżej by nie zeszło. Przynajmniej taką mam nadzieję. Tylko jeszcze ciekawe, gdzie ona teraz zawędrowała. Perspektywa za bardzo nam... No nie, no tutaj to już było. Ale to skopałem, niepotrzebnie tak klikałem to. Wszystko od nowa. Oj. Jednak nie wszystko? A mnie jedno ciekawi, zaraz zobaczymy, czy przypadkiem łódki nie ma u góry. No to powiedzieć, że zarzuciłem łódkę, to czemu akurat tej liany, tak to nazwijmy, nie oczyściło? No, elegancko. Dobrze. Latkę się dzieje w przyszłym odcinku. Siemka.